Jest poniedziałek, 4 kwietnia. Wyobraź sobie sytuację, że masz wieczorem posprzątać mieszkanie, ale okazuje się, że nie ma światła. Czy jesteś w stanie wykonać to zadanie? Dzisiejsze słowo pochodzi z Ewangelii według świętego Jana. Jezus przemówił do faryzeuszów tymi słowami: Ja jestem światłością świata. Kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności, lecz będzie miał światło życia. Rzekli do niego faryzeusze: Ty sam o sobie dajesz świadectwo. Twoje świadectwo nie jest prawdziwe. W odpowiedzi rzekł do nich Jezus: Nawet jeżeli ja sam o sobie daję świadectwo, to świadectwo moje jest prawdziwe, bo wiem, skąd przyszedłem i dokąd idę. Wy zaś nie wiecie ani skąd przychodzę, ani dokąd idę. Wy osądzacie według zasad tylko ludzkich. Ja nie sądzę nikogo. A jeśli bym nawet sądził, to sąd mój jest prawdziwy, ponieważ nie jestem sam, lecz ja i ten, który mnie posłał. Także w waszym prawie jest napisane, że świadectwo dwóch ludzi jest prawdziwe. Oto ja daję świadectwo o sobie samym oraz zaświadcza o mnie Ojciec, który mnie posłał. Na to powiedzieli mu: Gdzież jest twój Ojciec? Jezus odpowiedział: Nie znacie ani mnie, ani mego Ojca. Gdybyście mnie poznali, poznalibyście i mojego Ojca. Słowa te wypowiedział przy skarbcu, kiedy nauczał w świątyni. Mimo to nikt go nie pojmał, gdyż godzina jego jeszcze nie nadeszła. Jezus jest światłością świata, twojego świata. Rozświetla mroki twojego serca. Powróć teraz do obrazu z początku modlitwy. Zobacz, że mieszkanie, które masz posprzątać, to twoje serce. Te ciemności to uparcie powtarzane przez ciebie schematy myślenia, niewłaściwe postrzeganie siebie i swojego życia. Tylko Jezus wie, co tak naprawdę dzieje się w twoim sercu. Jedynie powierzając się Jemu, możesz się nawrócić, to znaczy zmienić swoje myślenie. Jakie uczucia rodzi w tobie taka perspektywa? Jezus wie, kim jest. Ma pełną świadomość swojej tożsamości,
co wynika z jego żywej relacji z Ojcem. Zarzuca faryzeuszom, że osądzają według ludzkich zasad. Pomyśl, czy może nie osądzasz sam siebie w ten sposób? Może uważasz, że nie masz w sobie wystarczającej dobroci, mądrości lub czegoś innego? Prawda o tobie jest zupełnie inna. Jesteś umiłowanym dzieckiem Boga. To jest twoja prawdziwa tożsamość. W jakich sytuacjach potrafisz ją w sobie dostrzec? Jezus mówi do faryzeuszów, że gdyby go poznali, poznaliby też Ojca. Wiele osób ma problem z obrazem Boga Ojca. Przyczyn takiego stanu może być wiele. Najczęściej jest to przekładanie obrazu swoich rodziców na obraz Boga. Jezus daje dziś odpowiedź na ten problem. Poznaj mnie, a poznasz też Ojca. Słuchając ponownie tekstu Ewangelii, zwróć szczególną uwagę na to, jak Jezus mówi o Ojcu. Jezus przemówił do faryzeuszów tymi słowami: Ja jestem światłością świata. Kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności, lecz będzie miał światło życia. Rzekli do niego faryzeusze: Ty sam o sobie dajesz świadectwo. Twoje świadectwo nie jest prawdziwe. W odpowiedzi rzekł do nich Jezus: Nawet jeżeli ja sam o sobie daję świadectwo, to świadectwo moje jest prawdziwe, bo wiem, skąd przyszedłem i dokąd idę. Wy zaś nie wiecie ani skąd przychodzę, ani dokąd idę. Wy osądzacie według zasad tylko ludzkich. Ja nie sądzę nikogo. A jeśli bym nawet sądził, to sąd mój jest prawdziwy, ponieważ nie jestem sam, lecz ja i ten, który mnie posłał. Także w waszym prawie jest napisane, że świadectwo dwóch ludzi jest prawdziwe. Oto ja daję świadectwo o sobie samym oraz zaświadcza o mnie Ojciec, który mnie posłał. Na to powiedzieli mu: Gdzież jest twój Ojciec? Jezus odpowiedział: Nie znacie ani mnie, ani mego Ojca. Gdybyście mnie poznali, poznalibyście i mojego Ojca. Słowa te wypowiedział przy skarbcu, kiedy nauczał w świątyni. Mimo to nikt go nie pojmał, gdyż godzina jego jeszcze nie nadeszła. W chwili osobistej modlitwy porozmawiaj z Jezusem o tym, co jest teraz dla ciebie ważne. Możesz poprosić Go, aby pomógł ci poznać twoją prawdziwą tożsamość
Bożego dziecka. Chwała Ojcu, i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.